To ciepłeśko. Bardzo cieszę się, że zawitałaś u mnie. No i oczywiście chciałabym przywitać się takim pierwszym pytaniem. Czym dla Ciebie jest kobiecość? Czym ona jest według Ciebie? Teraz sobie nie przypomnę nazwiska, ale jedna bardzo mądra kobieta kiedyś powiedziała, że nie rodzimy się kobietami, kobietami się stajemy. I coś w tym faktycznie jest. Ja jestem trochę spaczona z tego względu, że studiuję i interesuję się takimi rzeczami, które każą mi podważać pewien porządek albo zadawać pytania przynajmniej. I ja po prostu wiem, że bycie kobietą to jest coś, co społeczeństwo sobie wymyśliło. Ale to jest to samo w stosunku do mężczyzny, tak? Że ktoś wymyślił sobie jakiś zestaw cech, umiejętności, zalet, które powinna mieć właśnie kobieta i mężczyzna. I dlatego jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Ja trochę pozwolę sobie odwrócić to pytanie. Co sprawia, że o mężczyźnie mówimy, że jest taki właśnie kobiecy? Wtedy, kiedy on się opiekuje kimś, kiedy wykazuje się jakąś wrażliwością, kiedy wykazuje się swoją emocjonalnością. Więc to są takie momenty, kiedy o mężczyźnie się mówi, że nie jest męski. Czyli jeśli nie jest męski, to znaczy, że jest kobiecy, bo raczej traktujemy to w sposób zero-jedynkowy. Więc być może kobiecość wiąże się z byciem wrażliwym, byciem emocjonalnym, byciem otwartym na takie różne, wydaje mi się, piękne chwile, bo jeśli na przykład mężczyzna doskonale orientuje się na przykład w trendach, albo co jest estetyczne, co jest w jakiś sposób piękne, to mówi się o nim, no okej, okay, no to pewnie gej, tak? No nie, 100% mężczyzna. Kobieta jest kobietą, jest kobieca, kiedy na przykład zachwyca się tym pięknem, albo jest w stanie je wykreować. W jaki sposób, no to już zależy tylko wyłącznie od niej. Może robić piękne makijaże na przykład, może pięknie przystrajać dom, może na przykład tworzyć wspaniały okrut, ale też może na przykład sprawić, że ludzie wokół niej będą się czuć wspaniale, więc to też jest jakiś rodzaj piękna, który rozprowadza dookoła się. Kobiecość to jest, dla mnie to jest taki dawanie i odbieranie życia. Nie bez powodu mamy matkę naturę. I bez powodu śmierć jest kobietą, a nie mężczyzną. Tak? Chociaż na przykład w literaturze angielskiej jest Jack, ale śmierć w naszym polskim wydaniu czy słowiańskim jest kobietą, więc matka natura daje to życie, ale też je zabiera. Tak? Jest cykl cały pół roku. Najpodniejsze jest to lato czy ta jesień, ale później przychodzi zima, kiedy wszystko obumiera, więc można powiedzieć, że kobiecość jest też związana z żywotnością. Kiedy sobie pomyślę, kiedy stałam się kobietą Magda, to wtedy zawsze przychodzi mi na myśl miesiączka, tak? Że to jest taki moment, kiedy człowiek dowiaduje się, że Jezus Maria, ja nie umieram. To jest chyba normalne, że chyba się nie wykrwawię na śmierć. Później się okazuje, że każda kobieta dookoła jest też faktycznie krwawi, więc jedna kobieta powiedziała, że no właśnie dostała miesiączkę i poszła na zakupy, żeby ją świętować. I to było takie dla mnie, ej, hello, jak możesz świętować miesiączkę? Teraz będziesz umierać przez 7 dni w bólu i w ogóle będziesz bardzo rozchwiana emocjonalnie. A ona, nie, dlaczego? To mnie podkreśla, mężczyźni krwawią co miesiąc i to jest dla mnie okej. Okay. Wtedy tak sobie myślałam, wow, czyli można to zupełnie inaczej postrzegać. Ja z miesiączką mam takie skojarzenia, kiedy w podstawówce chyba nas zabrano takie przysposobienie dla dziewczynek i to pani nam pokazywała podpaski, tak, teraz będziecie krwawić, tak, i tam krwawicie tyle i tyle, no i siedzimy przerażone wszystkie, no jak krwawić, że co, no mogą się pojawić bóle menstruacyjne, jakie bóle, ja nie chcę, żeby mi coś bolało, dlaczego mam je boleć? I nie zapomnę tego, jak dostaliśmy później takie właśnie wyprawki, że tam tampony, że wkładki, że podpaski i byliśmy trochę tym zaciekawione, trochę przestraszone. I to było w trakcie lekcji, więc przeszłyśmy później z powrotem na lekcję. No i pani, która uczyła nas wtedy matematyki, powiedziała chłopcom, że byłyśmy na teatrzyku. I we mnie się tak zbuntowało, dlaczego w teatrzyku, dlaczego byśmy na jakiejś prelekcji nam pani tłumaczyła, co by się, będzie się z nami działo. Czyli uciekała od prawdy. Uciekała od prawdy i dla mnie to był taki pierwszy sygnał, że coś się zniechała z moją miesiączką. Dostajesz tą miesiączkę, zazwyczaj jeszcze w moim przekonaniu dzieckiem i nagle ci wszyscy mówią, o jak już krwawisz, to jesteś kobietą. Jak kobietą, jak ja jestem nastolatką, moje piersi są jeszcze malutkie, nie wiem co i jak. I dla mnie to był bardziej ten problem, że aha, jak już zaczęłam krwawić, to znaczy, że to już. Więc dla mnie był taki problem, takim kim jestem właściwie. Czy ja jestem jeszcze dzieckiem, czy ja już jestem kobietą? Mm-hmm. No i tutaj jeszcze takie gdzieś tam straszenie. No, będzie cię bolało, będziesz krwawiła. Chłopcy się będą z ciebie śmiali, no bo chłopcy się z tego śmieją.
Później się okazuje, że nagle odkrywasz, że masz włosy na ciele, bo wcześniej nie było ich, nie? Ale nagle się okazuje, o kurde, czyli nogi trzeba golić, tak? No, czyli, aha, pod pachami też trzeba golić, nie? No i zaczyna się nagle takie, że okazuje się, że z tą kobiecością ile idzie takich wiele aspektów po prostu, których wcześniej się człowiek, nad którym człowiek się nie zastanawiał. Moja mama często mi mówiła, że jesteś chłopczycą. I tak dalej. Mogłabyś ubrać sukienki. Zresztą mi pakowała te wszystkie sukienki falbaniaste. We włosach miałam milion jakichś wstążek, kwiatuszków. Jakbym mogła, to bym miała jeszcze jakąś tiarę. I dla mojej mamy to było wyznacznik, że jestem dziewczynką. Dla mnie byłam, to byłam. Bawiłam się i było okej. Chodziłam do szkoły i było wszystko okej. Co według ciebie bardziej czyni nas kobietą? Już co, to jest bardzo trudne pytanie, z tego względu, że ja znalazłam sobie na przykład autorytet w Hermionie Granger z Harry Pottera, albo w Dainie Scully z Archiwum Mix. I obie to są kobiety nauki, to są kobiety, które starają się myśleć logicznie, racjonalnie, które zanim coś zrobią, to przeanalizują, to poddadzą wątpliwość. To jest kobieta, która jest przede wszystkim silna. Kobieta, która jest niezależna, która gdzieś tam podejmuje decyzje i konsekwentnie idzie za nimi. Moja mama często mówiła, że jeśli chcesz być kobietą, porządną damą, to powinnaś mieć długie włosy, powinnaś mieć czyste, eleganckie buty i do tego pomalowane paznokcie. To są takie wyznaczniki prawdziwej kobiety. Ja przez długi czas żyłam takie przeświadczenie, że okej, no jak ja się nie uczeszę, jak się nie umaluję, jak się nie odpowiednio ubiorę, no to nie będę akceptowana przez gdzieś tam mi bliskich i troszkę dalszych. Może coś tam jest faktycznie, nie? Teraz się trochę tego uczę, że słuchaj, Magda, jak wyjdziesz bez makijażu, to chyba nie umrzesz. Nie spalisz się na słońcu jak wampir. Nie? Ludzie nie oślepną od tego widoku, bo nie? Kobiety mają twarz na co dzień, więc ja się tego powoli uczę i gdzieś tam idę w kontrze do tego, co mi mama zawsze mówi. Teraz w Grze o Tron miałyśmy taką charakterystyczną postać Brienne Starku, kobietę rycerza. Jest potężnie zbudowana, ma ciało takie dosyć szerokie i w ramionach, i w biodrach jest taka dosyć prosta. Wiadomo, że kobieca sylwetka to jest taka pełna krągłości i różnych wcięć. I pytanie, czy ona nie jest kobieca, dla mnie oczywiście też jest kobieca, więc w dzisiejszych czasach ja mam ogromny problem z powiedzeniem, kto jest kobieca, a kto nie. Nie mogę, mam z tym trudność, żeby patrzeć na ciebie, okej, ty jesteś kobieca, ty już nie. Ty tak, ty już nie. To jeśli siedziałabyś ty i mężczyzna, skąd ja tak naprawdę wiem, że on jest mężczyzną, a ty jesteś kobietą, tak? Patrząc tylko i wyłącznie na wasz charakter, temperament, usposobienie, wartości życiowe, jakieś wasze refleksje i myśli, tak? Że to jest bardzo teraz trudne. Być odważna, on może być odważny. Tak. Ty jesteś wrażliwa i on również tak. Może być wrażliwy, tą swoją wrażliwość pokazywać w różnych gdzieś tam aspektach. Ty możesz być twórczy, on również może być twórczy. Ty możesz być władcza i on też może być władczy. Gdzie jest ten moment, gdy wiesz, okej, ja jestem kobietą, ty jesteś mężczyzną. Wiesz co, najprościej chyba będzie po prostu odpowiedzieć tym, że to społeczeństwo definiuje, tak? Że dzięki temu, że nauczyłaś się poprzez socjalizację od rodziców, od rówieśników, ze szkoły, z różnych organizacji, gdziekolwiek się nie pojawiłaś, bo ci mówię, no jesteś dziewczynką, później jesteś dziewczyną, jesteś kobietą. Czyli gdzieś po prostu ta myśl się tak głęboko zakodowała, że my się tak mocno z tym identyfikujemy. Tak, wydaje mi się, że te granice po prostu pojawiają się od góry i my to przyjmujemy. Z czasem to pewnie jakoś sobie, powiedzmy, rozpychamy te granice w ramach swoich możliwości, tak? Że w miarę doświadczenia, wiedzy życiowej mówimy sobie, okej, nie zgadzam się na to, chciałabym być taką kobietą, a nie inną, więc rozpycham te ramy, które ktoś mi tam nałożył, jeśli mam taką potrzebę, bo jeśli nie, jest mi dobrze w tym, że na przykład strzelam, jestem stereotypową gdzieś tam matką Polką, tak? Czyli rano dzieci do przedszkola, wcześniej jeszcze śniadanie, później w domu cała praca na pełen etat, później wiadomo, mąż, dzieci, tatera i tak dalej. Strzelam, bo to jest strasznie stereotypowe. Nie chciałabym nikomu mówić, że kobieta, która na przykład jest panią domu albo jest matką, jest taką stuprocentową kobietą. Przecież są kobiety, które nie odnajdują się w tych rolach i również mogą być kobiece. Jak według ciebie się mam do kobiecości seksualność? Co dla mnie takim w sumie bardzo ważnym jest tutaj pytanie, czym jest ta seksualność? Jak ja ją rozumiem, jak ty ją rozumiesz, jak inni ją rozumieją? Wiem, że jest rozróżnienie między seksualnością a atrakcyjnością, że obie są bardzo do siebie podobne, ale na przykład popatrz, może mi się ktoś podobać i może być atrakcyjny,
A znowu seksualność dla mnie to jest tak, że ta osoba może mi się podobać i chętnie bym ją zaprosiła do bliższego kontaktu. Tak, ja to kiedyś analizowałam każdego swojego chłopaka po kolei później i okazało się, że ich tym wspólnym mianownikiem jest to, że każdy miał coś takiego, co go zżerało od środka i ta energia życiowa, która była wytwarzana przez tą pasję, to było coś takiego zaraźliwego, że nie można było mu się oprzeć. To było coś takiego, że po prostu witki opadały i mówiły tak, więcej, więcej, więcej. Tak? Po prostu magnetyzm niesamowity. Tak, tak, dokładnie. Ja myślę, że to bardziej wynikało z tego gdzieś takiego wnętrza, tego intelektu, który i tego serca, które włożone zostało w jakąś rzecz, tak? To było takie zapalające. A jeśli do tego dochodziła jeszcze taka zbieżność, że tak powiem, z ciałem, tak? Że to ciało odzwierciedlało ten intelekt i tę pasję, no to żyć nie umierać tak naprawdę. Więc wydaje mi się, że ta atrakcyjność jest takim pierwszym stopniem do tej seksualności, kiedy ja czuję, że chcę mieć z Tobą bliższy kontakt. Chciałabym się z Tobą podzielić czymś, co uważam za specjalne i wyjątkowe w moim przypadku. Tak? A później seksualnością to jest tak, kiedy ja chcę zwiększyć jakby intensywność tego wszystkiego i chcę to przeżywać bardziej, dłużej, częściej. Pytanie, czy ja mogę być seksualna w stosunku sama do siebie. Kiedyś byłam na takim ciekawym warsztacie zbudowania kobiecości. I tam właśnie trenerka mówiła nam o tym, żeby swoją własną też seksualność podkręca się nie tylko w stosunku do innych, ale w stosunku do siebie. Chodzi też, żebyś to ty ze sobą poczuła taką gorącą chemię i powiedziała o czymś takim, żebyś na przykład próbowała wkładać. Wiesz, jak to jest, jak wkładasz pończochy samonośne, jakie to są chwile, kiedy gdzieś wychodzisz, na część na randkę, kiedy czeka cię gorąca noc, albo jakiś taki wieczór. Zazwyczaj, no, mnie się tak kojarzą właśnie czarne, zwłaszcza pończochy samonośne, tak, że to jest taki pikantny wieczór będzie. A co jeśli ubierzesz te pikantne, czarne pończochy samonośne pod jeansy w ciągu dnia i wiesz, że tylko ty wiesz, że je masz, albo że masz na sobie stringi, które ubierasz tylko i wyłącznie na gdzieś tam nocnych igraszek. Dlaczego w ogóle nocy? W ogóle powinniśmy uprawiać chyba seks też w ciągu dnia w ogóle, w świetle dziennym. Chciałam chociaż raz, okej, okay, spróbujmy, zobaczmy, na pewno się uda i faktycznie poczułam taki przypływ takiej witalności, że tutaj zupełnie inaczej się pośladki układają, jakoś zupełnie inaczej chodzę, ten krok jest taki płynniejszy, biodra się bardziej kiwają, ja jestem jakaś taka pewniejsza siebie, więc może warto takie smaczki sobie czasem wrzucać sama do siebie. Czy któryś z nas potrafi stanąć przed lustrem ponowymiarowym, stanąć naga i popatrzeć na siebie bez krępacji? Ja na przykład nie umiem, mam z tym problem, mimo że uważam ogólnie tak, że nie mam czego się wstydzić, nie mam powodu do smutku, ale mimo wszystko odczułam takie skrępowanie, kiedy masz możliwość, żeby popatrzeć na siebie w całości. Słuchaj, masz takie piersi, masz takie biodra, uda są takie, a nie inne. No, to znaczy, że ty po prostu taka jesteś, tak? I musisz wziąć ten bagaż ze sobą i powiedzieć, okej, szanuję to, biorę cię taka, jaka jesteś, Magda, podobasz mi się, I like it, naprawdę, gorąco z ciebie laskę. I myślę, że fajnie byłoby tę seksualność budować w stosunku do siebie poprzez takie rzeczy typu patrzeć na swoje ręce, okej, są super. O, palce naprawdę są długie, podobają mi się. Podobają mi się moje usta, podobają mi się moje włosy. To jak się poruszam, to jak się uśmiecham. I na podstawie tych właśnie takich cegiełek ja jestem w stanie zbudować swoją seksualność, która będzie później emanowała taką siłą i energią. A ja mogłabym się upierać przy wielu takich rzeczach, że to intelekt nas buduje, ale jesteśmy ludźmi, a ludzie są, nie powiem, że uwięzienia, ale umiejscowienie w swoich ciałach. I to jest jedyne miejsce, które mamy do końca życia, tak? To jest taki jeden pewnik, tak, nasz dom, a w domu zawsze człowiek powinien się czuć bardzo dobrze. To jest takie miejsce, do którego chętnie wraca, w którym się dobrze czuje, więc faktycznie to ciało powinno być dla nas taką, wydaje mi się, powodem do dumy, że jestem jaka jestem, jestem jaki jestem. Cały czas pracuję na to, żebyśmy razem doszli do jakiegoś celu, tak? Do jakiegoś momentu w życiu. I to jest fascynujące, że ja myślę, kurde, będę teraz miała śniaka, ale za chwilę będę miała nową skórę, nową tkankę i to ciało sprawi, żebym się dobrze czuła ze sobą, że ono najlepiej. Ja sama decyduję, jaką chcę być kobietą, jak moja kobieta w moim wyobrażeniu ma wyglądać. Jeśli ja na przykład zechcę chodzić na przykład w dresach, oglądać blok ekipę i rzucać co chwilę jakąś kurwą i dla mnie to jest wyznaczenie kobiety, no to okej, to tak powinnam być, tak? A jeśli uważam, że powinnam być taką lady, których raczej się nie spotykę teraz, no to niech będę tą lady, ale niech będę na własnych zasadach, że to ja sama decyduję, w jakim kształcie będę funkcjonować w społeczeństwie i w swoim życiu. Dziękuję Ci, Madziu. Dziękuję.